Cóż to za sprzęt nowy, nie? W garażu. KTM jeszcze, jak widzicie, stoi. Diabolini, MRF-a tam bez zmian. Trochę tam te śrubki wydech po ostatnim dokręciłem na klei wszystko. Także powinno być git. Kłak. Kładzisz bez zmian. Do tego sprzętu zaraz przejdziemy. A KTM. No jak widzieliście, ustawiłem te zaworki. Znaczy nie były do ustawienia, tylko sprawdzone. Były rozrząd, był sprawdzony. Zostawiliśmy to. Okazało się, że tylni amorek leje jeszcze, więc no jak już robić, to robić tak jak trzeba. I chciałem ogarnąć łożyska, ale łożyska niestety do niczego się już nie nadają. Wszędzie sucho, jak nie wiem, było. Igiełki, no przerzewniały po prostu, nawet ich nie było, niektóre takie malutkie, że ledwo widać. Bardzo sucho, wszystko takie zapieczone było. Jedno chociaż było przesmarowane, ale to drugie, no to była masakra. Gniazda już poczyściłem. Także gniazda są ok. Tu też było na łożysku, tym dolnym amortyzatora jest luz. Także cały wahacz będzie, łożyska będą nowe, tu lejki. I tu ogarniemy. No gorzej z tym amorkiem weszło, bo też okazało się, że to tam lanie to pikuś, no ale już dawno nikt tam nie zaglądał. Czarno było w środku, no i panewki też tam do roboty czy coś takiego. To robi tam majster z genetyki, także ogarnie wszystko tak jak trzeba, ale no chyba z 600 to wyniesie sam amorek tylni. Więc no sporo, ale kolega KTM jeszcze zamierza pojeździć, więc lepiej to zrobić do porządku. Zregenerować tak jak się należy i będzie jeździć długi, długi czas. Łożyska też damy nowe, przesmarujemy, no to z tysiaka chyba go to wszystko wyniesie. Plus tam ta uszczelka tu przyszła na górę, no trochę to wyjdzie. Dobra, ale przejdziemy do tego sprzęta. Diabolini, taki problem jest z nim, to nie jest oczywiście moje. Kopci na niebiesko. I to dosyć porządnie. Zobaczcie na wydech. Czarno. Przypuszczam jakiś tłok. Pierścienie, nie wiem. Zaworki sprawdzimy. Jeszcze nigdy przy takim sprzęcie nie grzebałem. Także zapowiada się ciekawie. Ale zobaczymy. Kompresję bym sprawdził na wstępie. No i umył go, bo no, tak nie można robić przy takich rzeczach. Dobra, jeszcze może wam pokażę na szybko, jak to tam pali. Jedynie lewą nogą. Nawet zagadał. Damy sobie stopkę. A jeszcze taki problem jest, że gaśnie. Nie trzyma w ogóle obrotów wolnych. Wydechł olej, więc no nic dobrego. Dobra, nie przedłużam, idę go myć i będziemy sprawdzać po kolei. Zrzuciłem siedzenie, no nie wygląda to ładnie. Wszystko leci jak myjemy od spodu ogona tu do środka, także lipa straszna, mało szczelne. Tu z tym filtrem też coś będzie trzeba chyba zrobić, bo nie wiem co tam jest dalej, ale też to tak średnio. No i co? No i tu jest czysto. Tu wiadomo, plastiki ściągłem, błoto jakieś wyszło. Ale rzucam bag, już odkręciłem, tylko podniosę filterek, ściągnę i będziemy tam się bawić dalej. Aha, jeszcze hamulec coś tam tylni podobno nie działa, żeby sprawdzić, nie da się odpowietrzyć. Zobaczymy później, na razie. Też to takie, no mówię, nie rozbierałem tego nigdy. Ale myślę, że jakoś tam w miarę to pójdzie. Dobra, bierzemy się Teddy do roboty. Teddy? Teddy piłki szuka. Nie mam piłki. Dobra. No i powiem tak, kompresja, jeszcze sprawdzałem kompresję, ustawiłem teraz te zawory, może odpalę teraz, tu i tu mamy luzik malutki, bo tak jak mówię, stące były podparte, ale rozbieramy dalej, kompresję sprawdziłem, chyba 9 niecałe, to też słabo, chyba 10,5 czy coś takiego czytałem na necie. Rzucimy na razie pokrywę zaworów i będziemy coś tam patrzeć dalej, jak to tam wygląda.
Niestety, żeby zrzucić głowicę całą, nie chce mi przejść tu przez ten nad szpilkami. Muszę silnik wyciągnąć cały, bo nie ma innej możliwości. Szkoda, bo myślałem, że tak pójdzie, ale no. Co zrobić, nie? Tu już mi schodzi, ale tak jak mówię, nie chce mi tu przejść nad ramą. No dobra, nie, dobra, działam dalej. No i bum, silnika nie ma, trochę ciemniej za oknem. No niestety, czasami się chce szybko, ale nie ma opcji, nie chciała głowica przejść. Silnik trzeba wyciągać, żeby głowicę nie ma, tak jak w crossówce, że możemy sobie zrzucić. Także kupę rozbierania, gaźnik, przewody poodpinane. Tu jest dosyć kurno przymocowany w trzech miejscach. Dobrze, że przez wahacz nie przechodzi, tak jak w crossówce, bo też by była lipa. No i co się dało, odpiąłem, no i mamy tu, zrzucamy głowicę, ciekawe co tam, jak tam tłoczek wygląda. Na razie cylindra nie chcę, całą głowicę bym chciał. No jest. Jest sama głowica. Tu lejki. Jedna jest tu lejka, a druga. Druga w głowicy, żeby nie spadła nam. Rzucimy sobie ją tu. Tłoczek jak? O kurna. Tłoczek to już chodzi na boki. Słyszycie? Dobra, rzucamy cylinder. Nie ma wyjścia. Wiesz, są tu lejki? Jedna i druga tam, dobra. Kurna, jakie szpilki wielkie. Tu lejka na swoje miejsce. No więc mamy kolejny dzień. Będziemy zmieniać górę całą, znaczy cylinder, tłok, wiadomo. Tłoczek już ryski ma, jak będę pamiętał, to wrzucę wam jakieś fotki. Ta góra jest porysowana bardzo. Myślę, że to też nie za dobrze. No i jak widzieliście, chodził na boki, więc nie będziemy tu kombinować. Dajemy nowego tłoka, nowy cylinder, chyba 250 zł, czy jakoś tak. Komplet z uszczelkami kosztuje. Więc nie ma co dziadować. Tylko muszę jeszcze poszukać po oznaczeniu. To jest 166 FMM silnik, żeby do tego, bo jest tych cylindrów masa. Tych Chińczyków tyle jest, wszystko 250, różnią się tam nieraz wymiarami o pół centa i już nie podejdzie, nie? No, także będę starał się zamówić i jak przyjdzie, sobie będziemy składać. No, a tu jeszcze muszę porobić, bo tu zobaczcie, wszystko, całe błoto jak myjecie leci tu i do filtra, kurna masakra, do filtra powietrza. To niby było poprzykrywane, ale strasznie z tym filtrem, go nie idzie wyciągnąć, jakoś wyczyścić normalnie. Zabudowany on jest całkowicie, ale lipa. Tam gdzieś musiało przelatywać, bo tu też widzę, nie jest szczelna ta guma. Zobaczcie, jaki pył tam jest. Jest za filtrem już. Ja pierdziele. To już wiadomo, czemu się przytarę lekko. Tłok, zobaczcie sobie, za filtrem powietrza, co jest. Błoto. Ciągnął do silnika błotko. No i stało się, jak się stało, nie? Tu nawet w gaźniku w środku, zobaczcie, błoto jest. Nie wiem, czy widać, ale. Więc gaźnik też do czyszczenia. No niedobrze, niedobrze. Muszę sobie napinacz rozrządu, muszę wymontować, zobaczyć, jak on tu działa konkretnie. No i będziemy się tutaj składać. Mam nadzieję, że to składanie też jakoś pójdzie, bo nie wiem dokładnie, jak to się tam ustawia. Olej automatycznie też do wymiany, bo tam też kurna no lipa straszna. No i może automatycznie damy uszczelniacze zaworowe, jak kopcił, bo to parę złotych kosztuje. A zmienię sobie te uszczelniacze też. Przyrząd sobie zakupiłem, więc zaworki wyciągniemy, zobaczymy, jak wyglądają uszczelniacze nowe. No i powinno na tym śmigać, nie? Tu wałki jakoś przytarte nie są, więc chyba będzie dobrze. Dobra, więc co w tym odcinku, to wszystko.
podsumowanie było. O, ten hamulec jeszcze trzeba zrobić, bo nie działa. No i będziemy sobie działać, jak przyjdzie wszystko. Także co, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Narka.